Gmina Chrzanów. Gmina Chrzanów leży w zachodniej części województwa małopolskiego, przy granicy z województwem śląskim. W części terenów gminy rozpościera się atrakcyjny krajobrazowo Garb Tenczyński, południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Większość kamienic położonych przy chrzanowskim rynku wybudowana została w XIX wieku. Tradycyjny charakter rynku widać głównie w jego planie. Z niemal każdego kąta kwadratowego placu w cztery strony świata biegnie ulica. Ta północna otwiera się na ikoniczny obiekt, jakby zatopiony w bryle czasu. To stojący tuż przy rynku kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Świątynia, która w swoim wnętrzu skrywa pamięć o nieistniejącym już krakowskim kościele Świętego Michała. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Chrzanowie. Jest to niesamowita skarbnica wszelkiego rodzaju precjozów i pamiątek dziedzictwa kulturowego w naszym mieście. Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z XIV wieku, dokładnie z roku 1326. Natomiast najstarsza część zachowana kościoła została wzniesiona w pierwszych latach XV wieku. Później sukcesywnie ten kościół był rozbudowywany. Na co zwrócić uwagę, będąc w tej świątyni? No przede wszystkim nasz wzrok kieruje się do prezbiterium. To jest właśnie ta najstarsza część, a w niej piękny i wspaniały ołtarz zaprojektowany przez Franciszka Urbańczyka, w którym są rzeźby z Krakowa, z nieistniejącego już dzisiaj kościoła Świętego Michała. Natomiast warto zwrócić uwagę na niezwykły obraz w tym ołtarzu, a mianowicie mistyczną komunię Świętego Stanisława Kostki. Prawdopodobnie, i wszystko na to wskazuje, że w dawnych czasach znajdował się w kaplicy zamkowej Zamku Tenczyńskich na Zamku Tenczyn. W dawne wieki może nas przenieść również kaplica pod wezwaniem Świętego Stanisława. Jest to kaplica rodowa, wybudowana przez ówczesnego właściciela miasta Andrzeja Samuela z Dębian-Dębińskiego, kasztelana bieckiego. Wybudował ją teoretycznie na wzór kaplicy zygmuntowskiej, natomiast jej kształt nie do końca przypomina kaplicę zygmuntowską, natomiast na wskroś była to kaplica rodowa, kaplica grobowa, jego mauzoleum, o czym świadczy pięknie wyrzeźbiona tablica epitafijna w tejże kaplicy, sławiąca doniosłe czyny tegoż stuletniego właściciela naszego miasta z XVII wieku. W tej kaplicy znajduje się też niezwykły ołtarz, ołtarz sprowadzony z Czernej przez cech sukienniczy, sukienników z naszego miasta. Będąc w tej świątyni, warto również zwrócić uwagę na niezwykłą i małą mozaikę znajdującą się w tym filarze w kaplicy Matki Bożej. Ta mozaika została ofiarowana ówczesnemu właścicielowi naszego miasta, dóbr chrzanowskich, Henrykowi Lowenfeldowi, przez papieża Leona XIII w roku 1888, gdy tenże był w Rzymie i odwiedził dwór papieski. W chrzanowskim kościele znajduje się jeszcze jeden bardzo cenny zabytek. Niezwykły zabytek sztuki ludwisarskiej. Jest to lichtarz brązowy, wykonany w Norymberdze, w pracowni Hansa Wischera, czyli w tej samej, w której zostały zamówione lichtarze do kaplicy zygmuntowskiej. Ten konkretny różni się od tych z kaplicy zygmuntowskiej. Kilkoma detalami jest delikatnie niższy, natomiast prawdopodobnie to był ten pierwszy wzorcowy, który przybył na tereny Królestwa, a potem dziwnym trafem trafił do naszego miasta, do tegoż kościoła Świętego Mikołaja. Herb miasta i gminy Chrzanów jest wyjątkowo zdobny. Oto dwuczęściowa tarcza w formie kartusza, z boku którego zwisają szyszki chmielowe. Pole prawe zdobią poziome, równo ułożone pasy, przecięte pionowo wieńcem ze stylizowanych liści. W polu lewym skrzydła rozpościera orzeł w koronie. Tę rozbudowaną kompozycję wieńczy korona królewska z jabłkiem i krzyżem. Obecnie na chrzanowskim rynku są prowadzone prace renowacyjne
I dodatkowo, ponieważ rynek ma proweniencję średniowieczną, są prowadzone badania archeologiczne. Wszystkie prace na nim są wykonane pod okiem archeologa i o pierwszych odkryciach możemy się już dowiedzieć, szukając śladów początku Chrzanowa i tych pierwszych korzeni, jak wyglądał Chrzanów, co się działo w Chrzanowie. Tak cennym źródłem są właśnie znaleziska podczas prac archeologicznych. Pierwszym takim obiektem, który został przebadany, jest w okolicach ogrodzenia kościoła świętego Mikołaja i tam zostały odkryte szczątki wyposażenia i teraz są one typowane, albo jest to szpital przykościelny, albo jest to pracownia medyka, alchemika, takowegoż też mieliśmy w XVI wieku na terenie Chrzanowa, który działał. W zabytkowych obiektach w centrum Chrzanowa działa Muzeum imienia Ireny i Mieczysława Mazarakich. Muzeum bada i wystawia przedmioty użytkowe, stroje i malarstwo z epoki, edukując między innymi o historii miasta, w tym o losach dawnych żydowskich mieszkańców, o lokalnych obyczajach, mieszczaństwie i osobliwościach. Są w nim miejsca zaskakujące, a być może jeszcze nieznane. Dość powiedzieć, że w trakcie renowacji pod Boazerią odkryto polichromię ścienną z XVIII wieku. Mieszczanie chrzanowscy, rodowici mieszczanie chrzanowscy są nazwani cabanami. I od tej nazwy, od cabanów, którzy byli pierwotnie pasterzami, pochodzi nazwa tego surdutu cabanka. Był produkowany tutaj w Chrzanowie i to, co Państwo znają z Krakowa, z Wesela Wyspiańskiego, te surduty krakowskie w większości wypadków były wytworzone w Chrzanowie, więc w ten sposób nosili się mężczyźni w naszym mieście. Natomiast jaki był odświętny strój kobiety? Widzimy tutaj na portrecie pani Franciszki Madejowej, czyli przede wszystkim chusta, albo perska, taką jak tutaj możemy zobaczyć, albo troszeczkę grubsza, jeżeli mamy okres zimowy. Natomiast co wyróżniało cabanki? Sznury prawdziwych korali. Im więcej tych sznurów, im więcej tych korali, tym ród dany był wyżej postawiony. No i musiał być zawsze przy tych koralach talar. Złoty talar, który tutaj też Państwo widzą. Czym był ten budynek, w którym się znajdujemy? Pierwotnie powstał w XVI wieku i był lamusem dworskim. Lamus dworski był to swego rodzaju spichlerz, zbrojownia, a także miał pomieszczenia dla gości. Natomiast ostatnie badania archeologiczne, architektoniczne i konserwatorskie pokazują, że w drugiej połowie XVIII wieku, za czasów rodziny Ossolińskich, kiedy Ossolińscy byli właścicielami miasta, ten budynek został przebudowany na oficynę dworską. To tutaj mieszkał ze swoją rodziną oficjalista, ten, który zarządzał całymi dobrami chrzanowskimi. Stąd nie dziwi przepych, który gdzieś majaczy w tych murach, który przebija się pod warstwami tynku. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest salonik zachowany jeszcze z drugiej połowy XIX wieku, za czasów, kiedy rodzina Löwenfeldów, ostatnich właścicieli dóbr chrzanowskich, mieszkała w tym miejscu. Znajdujemy się obecnie w sali żydowskiej naszego muzeum, prezentującej okazały zbiór eksponatów nawiązujących do kultury żydowskiej, do Żydów, którzy tak naprawdę stanowili poważną część historii naszego miasta. Ludność żydowska wpisywała się w funkcjonowanie ludności katolickiej, społeczeństwa Chrzanowa. Żydzi wspierali tutejsze rzemiosło, handel, żyli po prostu w zgodzie w jednym mieście. Obecnie na terenie Chrzanowa tak naprawdę niewiele już zostało reliktów przypominających Żydów, z tym, że oczywiście historia, ich działalność jest niezwykle bogata, co pokazuje tutejsza wystawa gromadząca wszelkiego rodzaju eksponaty. Takim, myślę, najważniejszym punktem, miejscem kultu religijnego przez długie lata, wieki był plac Estery, znajdujący się nieopodal dzisiejszego Moksiru w Chrzanowie. I tam najważniejszym obiektem była synagoga wielka. Obiekt ten
przetrwał zawirowania II wojny światowej, przetrwał te pierwsze lata powojenne. Była też tam związana ciekawa historia, ponieważ u początku tworzenia naszego muzeum była koncepcja, aby część ekspozycji zaprezentować właśnie w tym budynku, w budynku Synagogi Wielkiej. Było takie przyzwolenie władz. Niestety w pewnym momencie te zdania się zmieniły i doszło do tego, iż odmówiono tworzenia tam ekspozycji, natomiast budynek został wysadzony w powietrze ze względu na zły stan zachowania. Odwiedzając gminę Chrzanów, należy zapoznać się z historią tych terenów, z historią samego miasta Chrzanowa, takiego sztetl, który wtedy do II wojny światowej tutaj u nas funkcjonował. Takim naocznym świadkiem historii i świadkiem historii, który my dzisiaj możemy oglądać, jest cmentarz żydowski, gdzie wśród macew możemy oglądać bardzo ciekawe obiekty, jak i sztuki, ale też i zgłębiać historię, czytając, zapoznając się z osobami, które zostały tam pochowane. Nie da się oddzielić historii Chrzanowa, ponieważ społeczność żydowska do II wojny światowej jest to połowa naszych mieszkańców Chrzanowa. Koła gospodyń wiejskich w gminie sławią smaki tradycyjnych potraw opartych głównie na zwykłych, lecz jakże inspirujących ziemniakach. Bardzo prosta, dawniej pasterska potrawa, którą przygotowuje się do garka i piecze się na ogniu. Tutaj prosty skład, który jest przeznaczony, żeby ta potrawa mogła powstać, pokazuje prowiniencję potrawy pasterskiej dla ludności, która wtedy osiadła. W garku przygotowała najprostsze produkty, które można było znaleźć, czyli ziemniaki, to był ten podstawowy produkt i było do tego warzywa, marchewka, nać pietruszki. Później ten produkt nasz regionalny z czasem nasi przodkowie ulepszali, no i dzisiaj mamy dodany boczek i kiełbaskę. Na liście obiektów dziedzictwa kulturowego gminy znajduje się także szczególny zespół budynków. Pałac Starzeńskich w Płazie, a raczej kompleks pałacowo-parkowy, który mimo upływu czasu zachował się w bardzo dobrym stanie. Pierwsza siedziba dworska istniała tu już w XVI wieku, zaś dwa wieki później na jej miejscu stanęła rezydencja barokowa. Swój obecny kształt pałac zawdzięcza przebudowie z początku XX wieku, zainicjowanej przez właściciela Adama hrabiego Starzeńskiego, której projektantem był krakowski architekt i konserwator zabytków Zygmunt Hendel. Wówczas dodano jedną kondygnację i charakterystyczny mansardowy dach. Będący częścią założenia barokowego, park także przearanżowano, pozostawiając jednak istniejące do dziś aleje, jesionową i klonową, zasadzając nowe gatunki roślin, tulipanowiec amerykański, cis i modrzew japoński. Część z nich posiada status pomników przyrody. Gmina Chrzanów może poszczycić się wyjątkową dbałością o dziedzictwo materialne, przez co jest miejscem idealnym do eksplorowania i kontemplowania kultury i tradycji blisko granicy regionów.